jest wdową po kapłanie. 23. I mają pouczać lud mój o różnicy pomiędzy tym, co święte, a tym, co nieświęte, a także o różnicy pomiędzy tym, co nieczyste, a tym, co czyste. 24. W wypadkach spornych mają oni zasiadać w sądzie i mają rozstrzygać według moich ustaw. Mają oni przestrzegać mych praw i moich nakazów we wszystkie moje święta i zachowywać moje szabaty. 25. Nie będą się zbliżać do zwłok ludzkich, aby się nie narazić na nieczystość, tylko przy ojcu i matce, przy bracie i siostrze niezamężnej wolno im się narazić na nieczystość. 26. A po jego oczyszczeniu ma się liczyć mu jeszcze 7 dni. 27. W dniu zaś, w którym znowu wstępuje do przybytku, na dziedziniec wewnętrzny, aby pełnić służbę w przybytku, złoży on ofiarę przebłagalną wyrocznie Pana Boga. 28. Nie będą mieli dziedzicznej posiadłości, to ja jestem ich dziedziczną posiadłością, i nie ma się im dawać nic na własność w Izraelu, to ja jestem ich własnością. 29. Będą spożywali ofiary pokarmowe, ofiary przebłagalne i ofiary zadośćuczynienia, i wszystko, co w Izraelu obłożone jest klątwą, ma do nich należeć. 30. To, co najlepsze ze wszystkich pierwocin, i każdy dar spośród waszych świętych darów ma należeć do kapłanów, i to, co najlepsze z waszego pokarmu, macie dawać kapłanom po to, by błogosławieństwo spoczywało na waszym domu. 31. Kapłani nie powinni spożywać padliny ani tego, co jest rozszarpane, czy to z ptaków, czy też z bydła. 1. Kiedy będziecie dzielić losem kraj na posiadłości dziedziczne, macie zastrzec Panu, jako świętą daninę, z kraju świętą część, długą na 25 000 prętów i szeroką na 20 000 prętów, ma to być w jego całym obszarze teren święty. 2. Z tego należeć będzie do przybytku kwadrat wielkości 500 na 500 prętów dookoła, a na 50 łokci dookoła będzie miejsce wolne. 3. A z tego obwodu odmierzysz obszar o długości 25 000 prętów i szerokości 10 000 prętów. Na tym ma stać najświętszy przybytek. 4. To ma być święta część kraju, ma ona należeć do kapłanów pełniących służbę przy przybytku, którzy się gromadzą po to, by służyć Panu, ma to być miejsce dla domów i wolne miejsce na pastwiska dla ich trzód. 5. A obszar długi na 25 000 prętów i szeroki na 10 000 prętów ma należeć do lewitów, którzy pełnią służbę przy świątyni, to ma być ich własność razem z miastami na mieszkanie. 6. A jako własność miasta macie wyznaczyć obszar szeroki na 5 000 prętów, a długi na 25 000 prętów, odpowiednio do zastrzeżonej świętej części. To ma należeć do całego domu Izraela. 7. A władcy macie wydzielić obszar po obu stronach świętej części oraz własności miasta, wzdłuż świętej części i wzdłuż własności miejskiej po stronie zachodniej na zachód i po stronie wschodniej na wschód, długości odpowiadającej poszczególnym działom od granicy zachodniej do granicy wschodniej 8, kraju. To ma przypaść mu w udziale jako własność w Izraelu. Po to, by władcy już nie uciskali mojego ludu, ale pozostawili kraj domowi Izraela według jego pokoleń. 9. Tak mówi Pan Bóg, niechże wam to wystarczy, wy, władcy Izraela. Połóżcie kres gwałtowi i uciskowi, a wypełniajcie prawo i sprawiedliwość. Zaprzestańcie obdzierania ludu mojego. Wyrocznia Pana Boga. 10. Będziecie używali sprawiedliwej wagi i sprawiedliwej efy, i sprawiedliwej bad. 11. Efa i bad mają mieć jednakową miarę, tak, by bat obejmowała 1/10 homera i efa obejmowała 1/10 homera. 12. Sykl ma wynosić 20 ger, minę ma stanowić 20 syklów, 25 syklów i 15 syklów. 13. Oto święta danina, którą będziecie uiszczali, 1/6 efy z homera pszenicy, 1/6 efy z homera jęczmienia. 14. Ustalona ilość oliwy wynosi 1/10 bat skor, a 10 bat stanowi kor 15, także jedna owca z trzody, liczącej 200 owiec, jako danina od wszystkich pokoleń izraelskich na ofiarę z pokarmów, całopalenie i ofiarę pojednania, aby na nich dokonać obrzędu przebłagania wyrocznia Pana Boga. 16.
cały lud w kraju winien tę daninę iścić na ręce władcy Izraela. 17. Każdy natomiast władca ma się troszczyć o całopalenie, ofiarę z pokarmów i spłynów na święta, dni nowiu, szabaty i na wszystkie uroczystości ludu izraelskiego. On ma się troszczyć o ofiarę przebłagalną, ofiarę z pokarmów, o całopalenie i ofiarę biesiadną, aby dom Izraela oczyścić z grzechu. 18. Tak mówi Pan Bóg, w miesiącu pierwszym, dnia pierwszego miesiąca, weźmiesz jednego młodego cielca bez skazy, aby dokonać oczyszczenia świątyni. 19. Kapłan zaś weźmie z krwi ofiarę przebłagalnej i pokropi nią w kierunku drzwi świątyni, ku czterem rogom podstawy ołtarza, ku drzwiom bramy wewnętrznego dziedzińca. 20. Podobnie będziecie czynić w miesiącu siódmym, dnia pierwszego miesiąca, z powodu tych, którzy bądź na skutek słabości, bądź na skutek niewiedzy zbłądzili, i tak oczyścicie świątynię. 21. W miesiącu pierwszym, dnia 14 tego miesiąca, będziecie święcili Paschę. Przez 7 dni winno się spożywać chleby niekwaszone. 22. Władca zaś winien w tym dniu jako ofiarę przebłagalną za siebie i za cały lud kraju złożyć młodego cielca. 23. W ciągu tych 7 dni winien on jako całopalenie złożyć dla Pana 7 młodych cielców, 7 baranów, zwierzęta bez skazy, codziennie przez 7 dni, a jako ofiarę przebłagalną codziennie jednego kozła. 24. Jako ofiarę z pokarmu ma on po jednej efie złożyć przy ofierze z młodego cielca i barana, a także hin oliwy z efy. 25. W miesiącu zaś siódmym, dnia 15 tegoż miesiąca, z powodu święta ofiaruje to samo, w ciągu 7 dni, jak również ofiarę przebłagalną, całopalenie, ofiarę z pokarmu i oliwę. 1. Tak mówi Pan Bóg, brama dziedzińca wewnętrznego, zwrócona ku wschodowi, winna być przez 6 dni tygodnia zamknięta, natomiast w dniu szabatu winna być otwarta, także w czasie nowiu winna być otwarta. 2. Władca winien przyjść od zewnątrz przez przedsionek bramy i zatrzymać się u skraju bramy. Następnie kapłani winni złożyć jego całopalenie i ofiarę pojednania, on zaś sam winien modlić się na progu bramy, a następnie wyjść, brama zaś winna być zamknięta aż do wieczora. 3. Również i ludność kraju winna u przedsionka bramy oddać pokłon Panu w dni szabatu i w czasie nowiu. 4. Ofiara zaś całopalna, którą władca składa Panu, winna w dniu szabatu składać się z 6 baranków bez skazy i 1 barana bez skazy. 5. W dodatku ofiara pokarmowa z 1 efy na barana i 1 ofiara na baranki w ilości dowolnej oraz jeszcze hin oliwy na efy. 6. Na dzień nowiu ma to być 1 młody cielec bez skazy, 6 baranków i 1 baran, mają być one bez skazy. 7. 1 efę na młodego cielca, 1 efę na barana ma on złożyć jako ofiarę z pokarmów, a na baranki w ilości dowolnej oraz 1 hin oliwy na efę. 8. A kiedy przychodzi władca, winien on wejść przez przedsionek bramy i wyjść znowu tą samą drogą. 9. A kiedy ludność kraju podczas uroczystości zjawia się przed Panem, to ten, który wszedł przez bramę północną, aby oddać pokłon, winien wyjść przez bramę południową, a kto wszedł przez bramę południową, winien znów wyjść przez bramę północną. Nikt nie powinien wracać tą samą bramą, przez którą wszedł, lecz winien wyjść 10. Władca winien być pośrodku nich. Kiedy oni przychodzą, winien i on przyjść, a gdy idą, winien i on iść. 11. A w czasie świąt i uroczystości obok ofiar z młodego cielca złoży on ofiarę pokarmową z 1 efy i obok ofiar z barana z 1 efy, obok baranków zaś według jego uznania, a do tego hin oliwy na efy. 12. A kiedy władca chce złożyć dobrowolną ofiarę, czy to całopalenie, czy dobrowolną ofiarę biesiadną Panu, to niech otworzą mu tę bramę, którą wychodzi się ku wschodowi. I niech złoży swoje całopalenie i ofiarę biesiadną tak, jak to czyni w szabat, a potem winien wyjść i niech zamkną bramę po jego odejściu. 13. Każdego dnia winien on złożyć Panu jednorocznego baranka bez skazy jako całopalenie, winien go złożyć każdego rana. 14. A jako ofiarę pokarmową winien każdego rana dodać 1/6 efy i 1/3 hinu oliwy,
aby pokropić najczystszą mąkę jako ofiarę z pokarmów dla Pana. Niech to będzie ustawą wieczystą. 15. Tak winno się każdego rana składać owce i ofiarę pokarmową. I oliwę jako ofiarę ustawiczną. 16. Tak mówi Pan Bóg, jeżeli władca jednemu ze swych synów chce coś podarować ze swego dziedzictwa, to winno to należeć do jego synów, ma być ich własnością dziedziczną. 17. Kiedy zaś chce on podarować coś ze swego dziedzictwa jednemu ze swych sług, to winno to należeć do niego aż do chwili jego wyzwolenia, a potem ma wrócić do władcy, tylko dziedzictwo jego synów ma do nich należeć. 18. Władcy nie wolno nic zabrać z dziedzictwa ludu, odzierając go gwałtem z jego własności. Ze swojej własności może on dać dziedzictwo swoim synom, tak jednak, aby nikt z mego ludu nie został pozbawiony swej własności. 19. Następnie przeprowadził mnie przez wejście, znajdujące się po stronie bramy, do świętych sal, przeznaczonych dla kapłanów, które znajdowały się po stronie północnej. I oto tu było miejsce w najbardziej do tyłu wysuniętym rogu po stronie zachodniej. 20. I rzekł do mnie, to jest miejsce, gdzie kapłani będą gotować swoje ofiary zadośćuczynienia i przebłagalne, oraz będą piec ofiary z pokarmów, aby nie musieli ich wynosić do zewnętrznego dziedzińca uświęcając przez to lud. 21. Następnie zaprowadził mnie do dziedzińca zewnętrznego i kazał mi przejść koło czterech rogów dziedzińca. I oto w każdym rogu dziedzińca były małe dziedzińce. 22. W czterech rogach dziedzińca były małe dziedzińce, długie na 40 łokci i szerokie na 30 łokci. Wszystkie cztery miały ten sam wymiar. 23. A dookoła tych czterech biegł mur, a poniżej, tuż przy murze, były umieszczone paleniska. 24. Rzekł on do mnie, to są miejsca na gotowanie, gdzie słudzy świątyni mają gotować żertwy ludu. 1. Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. 2. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej, skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza. 3. Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim. Miał on w ręku pręt mierniczy. Odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, woda sięgała aż do kostek. 4. Następnie znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, sięgała aż do kolan. I znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść, sięgała aż do bioder. 5. I znów odmierzył jeszcze 1000 łokci. Był tam już potok, przez który nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka. Była to woda do pływania, rzeka, przez którą nie można było przejść. 6. Potem rzekł do mnie, czy widziałeś to, synu człowieczy? I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. 7. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. 8. A on rzekł do mnie, woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. 9. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu, będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. 10. Będą nad nimi stać rybacy począwszy od Engaddi aż do Eneglaim. Będzie to miejsce na zakładanie sieci i będą tam ryby równe.